Cześć, Darek na Pora, Dolce Dario na fejsie, tutaj. Jak widzicie, w nowym, nieco zmienionym formacie dzisiaj tutaj występuję, bo chciałbym spróbować podjąć sam ze sobą takie wyzwanie, żeby nagrywać codziennie jeden filmik i wrzucać go na YouTube przez najbliższy... No zobaczymy. Zacznę od tygodnia, a potem może dwa, a może nawet przez miesiąc uda mi się codziennie takie krótkie wideo nagrywać. No i żeby to miało szansę się udać, to postanowiłem skorzystać ze swojego telefonu. Wywaliłem cały ten sprzęt, kamerkę i oddzielne wypasione mikrofony i po prostu korzystam z mojego Huawei'a, czyli takiego telefonu jak ma Robert Lewandowski. I no zobaczymy, czy ta jakość dźwięku i obrazu będzie wystarczająco dobra, żeby dało się skupić na tym, co mówię, a nie tylko jak bardzo trzeszczy i pikselizuje. Do rzeczy. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o takiej popularnej dość tezie, że nie należy słuchać osób czy porad osób, które nie znają materii, w której obracacie się osobiście. Czyli na przykład, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą albo podejmujecie jakieś tam inne ryzykowne decyzje w swoim życiu zawodowym czy osobistym, to nie należy brać do siebie porad osób, które nie mają doświadczenia w tej materii. To był taki przekaz, który dotarł do mnie z kilku różnych źródeł podczas ostatniej podróży dosyć odległej. Jak zawsze słuchałem sobie podcastów, jakichś tam vlogów i zarówno Szafrański, no chyba mam Michał, ten od Finansowego Ninja, podobnie wypowiadał się Marcin Osman i nawet guru wszystkich coachingowych guru, czyli Gary V, mają tą samą opowieść o tym, że twoi znajomi, twoja rodzina nie pozwolą ci na to, żebyś wyszedł ponad ich poziom, tak? Że ich chęć czy ich potrzeba tworzenia takiej spójnej tkanki swoich znajomych sprawia, że kiedy prosisz ich o pomoc, to oni zawsze będą cię ściągać w dół, po prostu ściągać do siebie, bo jak to... Chyba Gary właśnie powiedział, że przeciętność kocha przeciętność, tak, że osoby, które nie mają w sobie takiego drygu do podejmowania ryzyka, będą też starały się wszystkie osoby wokół siebie, w swoim otoczeniu ściągać do swojego poziomu. I teraz, o ile z samą tezą jakoś tam potrafię się zgodzić, to dosyć zaskakujące było dla mnie, że ja sam siebie ostatnio złapałem na takiej sytuacji, gdzie osoba mi bliska podjęła decyzję, która... no i właśnie, która co? Z perspektywy, gdyby to była zupełnie dla mnie obca osoba, no to pomyślałbym, że podejmuje się działania, które jest bardzo niebezpieczne, tak, można się tam nieźle wlulić finansowo, na pewno jest to emocjonalnie wielkie obciążenie i no i jakby to się wpisuje w tą opowieść, prawda, o tej przeciętności, z tym, że kiedy ja myślę o sobie i potem udało mi się też to przełożyć na inne zachowania moich znajomych, to okazało się, że moją motywacją wcale nie było to, że ja chcę ściągać te osoby do mojej przeciętności, tylko ja zupełnie szczerze troszczę się o to, żeby te osoby... no... nie zostały skrzywdzone. Może tak to nazwijmy najoględniej. W moim przypadku, kiedy ja byłem tą osobą, która
którą się troszczono, zostałem jakby wyśmiany, czy zostałem skrytykowany w momencie, kiedy podjąłem taką decyzję, żeby wyjechać do Francji, zabrać bagaże różnych osób i jechać tam z tymi wszystkimi bagażami i z moją rodziną, tak? I jedna z osób w mojej rodzinie jakby wyraziła taką dezaprobatę i krytykę tego, że dlaczego ja w ogóle coś takiego robię, po co to? No, u mnie to był po prostu pomysł na kolejny biznes, na kolejną usługę, która uznałem, że będzie fajna i wartościowa, to znaczy wyjazdy wspinaczkowe dla rodzin z dziećmi. I kiedy ja byłem po tej stronie krytykowanej czy ocenianej, to czułem się z tym bardzo niekomfortowo. Natomiast będąc po tej stronie krytykującej, okazało się, że moje intencje były bardzo dobre i ja wcale nie chciałem sprowadzać tej osoby do swojego niższego poziomu, tylko zależało mi na tym, żeby ta osoba nie została skrzywdzona, żeby się jej nic po prostu nie stało. I w zasadzie to tyle. To jest taka refleksja na temat tych ocen i porad osób bliskich, znajomych, którzy mogą krytykować jakieś wasze pomysły. Co z tym zrobić? No, ja bardzo się cieszę, że udało mi się taką refleksję w swojej głowie wykrzesać, bo teraz w zupełnie inny sposób mogę patrzeć na to, jak osoby mi bliskie krytykują moje pomysły i jestem w stanie zrozumieć, że im chodzi po prostu o moje bezpieczeństwo i chcą o mnie zadbać i mają dobre intencje, podejmując takie rozmowy czy przekazując mi takie informacje. No a co ja z tym zrobię, to już jest moja sprawa, prawda? Natomiast bardzo było dla mnie odświeżające to, że zamiast postrzegać te osoby przez taki pryzmat krytykanstwa, słabości, braku odwagi, nagle zobaczyłem, że to wynika po prostu z ich troski o mnie. I nawet z taką wdzięcznością mogę teraz na tę krytykę spojrzeć, bo wiem, że ona po prostu wynika z ich chęci zadbania o moje bezpieczeństwo. Także tyle na dzisiaj. To jest filmik pierwszy, w zasadzie drugi, pierwszy, wczorajszego nie liczę. Wczoraj w ogóle nagrałem filmik właśnie o wyjeździe do Francji, ten, na który wziąłem całą masę bagażu nie swojego i jechałem z przyczepą przez 1600 km. Także jak macie ochotę posłuchać o naszym wyjeździe, to kliknijcie w poprzedni filmik, a jeśli macie ochotę słuchać tych moich codziennych wynurzeń jeszcze przez kilka dni, no to zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek i subowania kanału. O, tyle. Hej!